Cześć kochani, witam Was dzisiaj z mojego ogródka. Nie wiem tylko, czy nagramy tego vloga, czy jednak wygrają komary. Przekonamy się w trakcie, bo jest jakieś totalne zatrzęsienie komarowe w Warszawie. Dziś o wakacyjnej walizce, co zabieram ze sobą na wakacje w tym roku. Oczywiście jak zawsze są sprawdzone rzeczy, jest kilka nowości, no takie rzeczy, które na pewno na 100% będą na tych moich wakacjach hiszpańskich jak co roku, ale w tym roku jadę też nad polskie morze, zobaczymy jak będzie. Na początek zaczniemy od walizek, kochani, marki Puccini. Przyznam się od razu, że ja jestem takim internetowym dinozaurem. O takich informacjach dowiaduję się na końcu i dokładnie, nie wiem, kilkanaście dni temu, dwa tygodnie temu jakoś tak, dowiedziałam się, że na Allegro sprzedaje się nie tylko jakieś używane sprzęty, nie tylko są tam aukcje i licytacje, ale można kupić też rzeczy nowe, nieużywane z oficjalnych, autoryzowanych sklepów. No i właśnie na Allegro znalazłam moje piękne, nowe walizki Puccini. Wcześniej miałam Samsonite'a, ale wcześniej jeszcze miałam Puccini i one się sprawdzały, dlatego postawiłam na tę markę. No i słuchajcie, na Allegro można sobie z boku w zakładce wybrać, że wybieramy produkt nowy, że chcemy kupić teraz, że chcemy kupić od super sprzedawcy, czyli takiego sprawdzonego sprzedawcy i że mają być to produkty właśnie ze sklepów, oficjalnych sklepów, no i w jakiejś super cenie. Możemy sobie wszystko to pozaznaczać i ja trafiłam właśnie na te walizki. Chodziło mi o to, żeby kupić walizkę średnią i walizkę dużą, bo takie walizki używamy najczęściej podczas wakacji, jak jedziemy na urlop. Te małe kabinowe nie zabieramy, bo i tak mamy zawsze dużo takich różnych drobnych rzeczy, więc jeszcze kabinówka to już w ogóle byłoby dla nas za dużo. Słuchajcie, i na Allegro można sobie wybrać takiego sprzedawcę, który sprzedaje po kilkanaście albo kilkadziesiąt sztuk na Allegro, więc jak gdyby nie ucieknie nam dzisiaj ta walizka, może być ona jeszcze na przykład jutro czy pojutrze, czy jakiekolwiek inne produkty. Ja wybrałam te walizki, są to walizki model Paris. To jest rozmiar średni. Tak prezentuje się, tadam, rozmiar duży. Prawie mnie nie ma. Ta kosztowała 219,99. Mniejsza kosztowała 199,99. No i ja w tą dużą zabiorę się z moim Marcelkiem. Łajtunioniu! Zabiorę się na wakacje, na 3 tygodnie spokojnie się spakujemy, no bo wiecie, w wakacje to nie trzeba brać grubych kurtek, spokojnie się zmieścimy. Zresztą podlinkuję Wam te walizki pod vlogiem, to sobie obejrzycie. Tam w ogóle na Allegro jest dużo takich fajnych, różnych promocji. Można też kupić 3 w super cenie, małą, średnią i kabinówkę średnią i dużą, więc wybór jest spory. Więc ja mam, jestem zadowolona. To są takie, wiecie, walizki, które no nic się z nimi nie dzieje, na lata starczają i są w dobrej cenie. Wszystko działa. Zobaczcie, nawet tutaj jeździ na mojej ogrodowej, na moim ogródku, ogrodowej trawie. Fajne, fajne, stabilne. Wzięłam czarne. Wcześniej miałam fioletowe Samsonite'a, ale wiecie co, te fioletowe to jednak były za ekstremalne. Jedna uwaga, jak idziecie na lotnisko, to zauważyłam, wszyscy na lotnisku chcą sobie zaznaczyć swoją walizkę jakimś super kolorem, żeby rozpoznać i żeby nikt nie zabrał i najczęściej doczepiają, co Karola? Czerwone wstążeczki. Wszystkie czarne walizki mają czerwone wstążeczki, więc ja wiem, że do moich czarnych walizek nakleję, nie wiem, różową naklejkę albo dam jakąś żółtą wstążkę, więc na pewno się nie pomylę. Ale to już zauważyłam, że wszyscy właśnie czerwone wstążki doczepiają. Ale ja rozumiałam taką sytuację. Jaką? Że miałam czarną walizkę i biorę, myślałam, że to moja, otwieram. Zdarza się, dlatego najlepiej przykleić coś oryginalnego. Ale te fioletowe, no już było mi za dużo, bo miałam wrażenie, że całe lotnisko na mnie patrzy. Ja jednak, chyba jednak wolę taki wyważony czarny kolor. Okej, walizki, to jest to, co zabieram na pewno, więc możecie spokojnie sobie je kupić na Allegro od super sprzedawcy, wtedy od sklepu właśnie oficjalnego, więc szybko te walizki do Was trafią do domu, zapakowane elegancko, nie trzeba jeździć szukać. Co jeszcze zabieram? Oprócz walizek zabieram, kupiłam sobie też na
Allegro, takie klapeczki jeszcze nie odkleiłam, widzicie ceny, z 4F, no bo chciałam granatowe, bo granatowe będą ładnie wyglądały. Karola, widać coś? No widać, że masz ładnie opalone. Że mam ładnie opalone nogi. A tu też. Jeszcze sobie opalę na wakacjach, to już w ogóle. Więc zabieram takie klapki, bo wiecie co, mama jak jedzie z dzieckiem na wakacje, no to umówmy się, ile ona tam w tych szpilkach pobiega, raczej w ogóle, więc ja potrzebuję klapki, słuchajcie, na basen, takie o, do biegania i ewentualnie jeszcze biorę co? Oczywiście biorę moje sprawdzone baletki, najwygodniejsze na świecie marki Tory Burch, tadam, i jest to moja piąta para, miałam już czarne, miałam granatowe, miałam złote, miałam karmelowe. Dobrze policzyłam, Karola? I to jest piąta para szara. Są przewygodne, one się fajnie sprawdzają na wieczór, do sukienki, do shortów, do jeansów, do wszystkiego mi pasują. Zabieram, no bo po prostu są wygodne, a ja za moim Marcelem muszę nadążyć, więc nie będę biegać w szpilkach. Lat 5, biega jak oszalały. Ciągle coś musi sprawdzić. Dobrze, oczywiście na wakacje co zabieram? Zabieram moje nowe okulary przeciwsłoneczne. Ja byłam zawsze wierna marce Ray-Ban, ale trochę zaczęło mi się nudzić. Mówię, troszeczkę sobie odmienię. I słuchajcie, dostałam taki piękny prezent od mojej przyjaciółki Ani. Pozdrawiam cię, Aniu. Salvatore Ferragamo, włoskie, słuchajcie, okulary. I teraz zrobimy test na żywo, jak ja w nich wyglądam. To były komary. Tadam! Karola ocenia. No mi się bardzo podoba. Ja już tak? Karola już mnie widziała, tak zdradzimy Was. Takie właśnie okulary przeciwsłoneczne zabieram. Podobają się bardzo. Jest to model SF165S. No są takie trochę, wiecie, inne. Ja zawsze tak nudna jestem w kwestii okularów. Mówię, ach, dobra Ania, zaszalejmy, te będą super. I właśnie tak, taki prezent Ania mi sprawiła, z czego się bardzo cieszę, na pewno je zabiorę. Co jeszcze zabieram na wakacje? Oczywiście zabieram moją piękną muszelkową, nie wiem czy tu widać, muszelkową biżuterię z H&M-u. Za całe, ile tam złoty? 19 chyba? Słuchajcie, bo to teraz jest taki trend, że wszyscy noszą te słynne muszelki. No i ja też się skusiłam, kupiłam. Ja to najpierw lubię poobserwować na innych dziewczynach, czy mi się te muszelki podobają. I podobały mi się, widziałam u wielu dziewczyn i mówię, ach, też sobie kupię taką biżuterię, przyda się, wakacyjną. Nie do końca mi na przykład się spasował mi ten trend z perłowymi spinkami. Raz Karolina tu obecna zmusiła mnie, żebym założyła do vloga i do zdjęcia, ale jakoś nie wiem, te perłowe spineczki to nie do końca, natomiast muszelki jak najbardziej tak. Widziałyśmy z Karolą takie też w Stradivariusie fajne, prawda? Tak, tak, i chyba nawet w lepszej cenie niż w H&M. I chyba nawet większy wybór i w lepszej cenie niż w H&M. Ja Wam podlinkuję, jak znajdę jakieś fajne, to Wam też podlinkuję pod vlogiem. Co zabieram dalej? Oczywiście zabieram moje sprawdzone trio, słuchajcie, trio z Bioderme. Są to takie produkty, które zabieram już kolejny raz. Kolejny raz ufam Photoderm Nude Touch. Jest to, słuchajcie, taki podkład z bardzo wysokim filtrem SPF 50+. I on mi zapewnia wysoką ochronę przed słońcem, no i wyrównuje koloryt skóry, bo to jest taki delikatny fluid. On nie ma mocnego krycia, ale wyrównuje właśnie ten koloryt, a o to tak naprawdę na wakacjach mi chodzi, bo ja chcę odpocząć zupełnie od podkładów, więc właśnie zabieram ten produkt. Od razu mówię, że on, ten Photoderm Nude Touch, jest w trzech kolorach. Bardzo jasny, który kiedyś się nazywał naturalny, jasny, czyli mój, i ciemny. I on ma żółte tony, bo pewnie to Was interesuje, a ja na przykład bardzo lubię żółte tony. Różowe absolutnie to nie jest moja historia, natomiast żółte tony jak najbardziej. I on właśnie takie tony posiada. Fajny, bo on też kontroluje świecenie się skóry. Tylko najważniejsza rzecz z tym produktem jest taka, że trzeba go porządnie tutaj wymieszać, wstrząsnąć i wtedy te takie fazy, które są w nim pudrowe i olejowe, one się pięknie wyrównują. No i piękny ma kolor, idealnie mi się wtapia w skórę ten i ładnie pachnie, tak delikatnie. Fajny produkt, polecam, bo ja sobie na przykład go też na wieczór nakładam. Jak przyjdę, zmyję
wchodzę pod prysznic po całym dniu, nakładam krem, bo zawsze najpierw nakładam krem i później właśnie ten fluid i czasami jakiś puder prasowany i idę na kolację. I mi to absolutnie wystarcza. Fajna rzecz, to tak różnie, czasami traficie w promocji, to kosztuje trochę mniej, 60 zł, 70, mniej więcej tyle. Zabieram, nie wiem, piąty, szósty rok już z rzędu ufam temu produktowi i przede wszystkim po tym nie mam plam posłonecznych, bo wiecie, jak się raz nabawi plam posłonecznych, to później one wychodzą co roku, niestety. A tutaj ja nie mam plam, używam tego produktu i nic się nie dzieje, więc dalej mu zaufam. Bierzemy oczywiście piankę dla dzieci, piankę do opalania. To też co roku zabieram, odkąd mam Marcela, od chyba drugiego roku życia. Jest to pianka z filtrem SPF 50+. No i ma taką konsystencję, no naprawdę jak pianki. Widzicie? No i oczywiście co roku mój Marcel ma taki rytuał, że za pierwszym razem musi koniecznie spróbować tej pianki, bo myśli, że jest to bita śmietana. I tak jest, słuchajcie, co roku, ale jak już raz spróbuje, no to później już nie próbuje na szczęście, więc tak pojedynczo mamy taką akcję zawsze na początku. On rzeczywiście troszeczkę taki biały filtr zostawia, ale Marcelowi to nie przeszkadza. Zresztą zaraz, o, już nie ma. Trzeba dobrze rozsmarować, ale mam coś jeszcze innego dla tych, którzy nie lubią rozsmarowywać produktu, bo tamten był produkt dla dzieci, tu jest coś dla dorosłych i słuchajcie, to jest, uwaga, mgiełka do opalania z filtrem 50, jest też opcja z filtrem 30 i słuchajcie, jest to genialny produkt, bo rzeczywiście też trzeba wstrząsnąć, tak jak tamten zresztą, nie trzeba tego rozsmarowywać. Już jesteśmy ochronieni, słuchajcie. Ojejku, jak on pachnie, jak perfumy. Cudownie. Już jesteśmy ochronieni przed słońcem. Tak, bo to jest taki produkt, gdzie nie trzeba, wiecie, smarowywać w skórę. Ja tego nie lubię, bo zawsze jak idę, tu Łajtek się wygłupia i nie mogę się skoncentrować. Łajtonioniu, chodź tu do panci. Chodź tu do panci. Wygłupiasz się, nie mogę się skoncentrować. Spokój. Usiądź ładnie, tam jest kamera. Tam jest kamera. Łajtuniu, dobrze, wracamy do produktu. Słuchajcie, to jest fajne dla na przykład aktywnych osób, dla takich, którzy właśnie nie lubią tego rozsmarowywania, bo ja zawsze jak nasmaruję Marcela, nasmaruję siebie, to ja już jestem zmęczona i najchętniej położyłabym się do łóżka, a trzeba iść na plażę. A tutaj nie trzeba właśnie rozsmarowywać, bo wystarczy się spryskać. Czyli dla tych wszystkich, którzy na przykład uprawiają różne sporty wodne, w ogóle uprawiają sporty, gdzie tam trzeba reaplikować ten produkt w trakcie uprawiania sportu, no to to jest super, bo właśnie nie trzeba tego rozsmarowywać. Bardzo fajna rzecz. To się też w żaden sposób nie pobrudzimy sobie rąk, no bo to jest tylko atomizer, pach, pach, pach i gotowe. Więc to też zabieram Photoderm Max SPF 50 albo 30 do wyboru. To. Aha, zabieram jeszcze, ojej, zabieram coś cudownego od Jo Malone London. Zabieram takie małe perfumy. O zapachu Earl Grey i ogórka. Słuchajcie, jest to tak świeży i fajny zapach. Ja myślałam, żeby zabrać ten mój poprzedni zapach Wood Sage and Sea Salt, ten z solą morską, ale pomyślałam sobie, że jak wrócę z wakacji, to tamten zapach będzie takim fajnym wspomnieniem tego morza. A ja zabieram właśnie Earl Grey i ogórek. Wspaniały taki świeży, słuchajcie, zapach. Ten produkt pięknie pachniał Photoderm, ale ten perfumy też wybornie i bosko. Wspaniały, świeży zapach, który utrzymuje się na skórze całkiem długo, mimo że to jest woda, sprawdzę, czy perfumowana, czy kolońska. O. Utrzymuje się, bo ja go sobie stosowałam wczoraj i przedwczoraj, utrzymuje się i nie gubię go za szybko, więc to jest bardzo dobra informacja. No i zabiorę jeszcze ten taki piękny, cudowny, mały balsam lime and mandarynka. Limonka i mandarynka, piękny, w pięknym opakowaniu, ale wiecie, łajtuniu, cisza, ale Jo Malone no w ogóle ma piękne produkty, ja jestem ich największą fanką. Na pewno też zabiorę coś, z czego się śmiałam. I jak pan małżonek mi kupił, to przewróciłam oczami, a teraz jestem mu bardzo wdzięczna. Zabiorę moje słuchawki bezprzewodowe Jabra, które używam do biegania, jak biegam. Nazywają się Jabra Elite Sport. Ja o nich już mówiłam, ale powtórzę, ponieważ są to
słuchajcie, słuchawki, które nie wypadają z uszu, nawet jak Wam się uszy spocą, co jest bardzo ważne. Naprawdę świetnie się spisują, no i fajnie, łatwo się je łączy, wiecie, no bezprzewodowe to jest mega wygoda. Tutaj możecie sobie wszystko regulować, głośniej, ciszej, w samej słuchawce. Mega sprawa, śmiałam się z męża, że mi jakieś kupił Jabry, ja chciałam iPhony. Nie, do biegania właśnie te Jabra, tylko polecam ten konkretny model, Elite Sport, bo inne nie, bo pan małżonek wygooglował doskonale i sprawdził, że właśnie do biegania te są najlepsze. Okej, to wszystko, Karola, chyba o wszystkim powiedziałam. Dobrze, i to są takie rzeczy, które na 100% wezmę. Oczywiście wezmę jeszcze książki, muszę się zaopatrzyć w książki. Nie mam jeszcze nowego stroju kąpielowego na drobie, a poza tym takie najważniejsze rzeczy to Wam właśnie pokazałam. Wszystko podlinkuję pod vlogiem, to sobie zobaczycie. Bardzo dziękuję za dziś. Musimy już kończyć, bo komary coraz bardziej atakują. I nie widzicie, bo tu Karola skacze za kamerą i odgania się od komarów. Dziękuję bardzo za dziś. Jeśli się podobało, to subskrybujcie. Zapraszam na mój Instagram, bo tam będzie niedługo dużo, dużo zdjęć z wakacji. I do następnego razu. Pa!